Znajdujemy się na jednym z poletek doświadczalnych Warzywniczego Centrum Doradztwa Technicznego w Bednie. Poletko z cebulą, na którym w tym roku prowadzimy doświadczenia z insektycydem Movento. Movento od tego sezonu ma rozszerzoną rejestrację również w uprawie warzyw, między innymi w uprawie cebuli przeciwko wciornastkowi. Wciornastek jeden z chyba najbardziej trudnych, uciążliwych szkodników w uprawie cebuli, w uprawie pora. Trudny do zwalczenia. To szkodnik, który siedzi praktycznie tutaj w sercu, w tych liściach pochewkowych. Nie wychodzi na zewnątrz, jeżeli wychodzi, to wychodzi gdzieś tam powiedzmy wcześniej rano, natomiast on lubi te liście najmłodsze, najbardziej soczyste, na których żeruje, natomiast te efekty uszkodzeń są widoczne dopiero później, kiedy liście rosną i dopiero okazuje się, że ten wciornastek żerował. Właśnie tu jest kwestia dotarcia właśnie do tego miejsca, gdzie żerowania wciornastka w środku, właśnie w sercu rośliny, w tych liściach pochewkowych. I tutaj Movento insektycyd, który różni się od insektycydów obecnych w tej chwili na rynku. Jest to insektycyd typowo o działaniu systemicznym, o długim działaniu. I właśnie dzięki temu działaniu systemicznemu otrzymujemy ten efekt, że cały czas jest substancja aktywna, krąży w roślinie. W tych częściach, właśnie w tych najmłodszych częściach rośliny, w najmłodszych liściach, gdzie żeruje właśnie wciornastek. Także dzięki temu Movento pomaga nam w znaczny sposób kontrolować populację wciornastka na plantacji. Natomiast to, co ważne w przypadku Movento, musimy pamiętać, że Movento działa na te najmłodsze stadia rozwojowe, larwarne wciornastka, czyli te, które żerują. I druga ważna rzecz, Movento również potrzebuje pewnej kondycji rośliny, czyli roślina musi dobrze przewodzić wodę i składniki pokarmowe, wtedy substancja aktywna Movento również przenosi się w liściach i dociera właśnie w miejsce żerowania wciornastka. Także o tym też pamiętajmy, że odpowiedni zapas wody, który pozwala na transport właśnie składników mineralnych, składników pokarmowych w roślinie, również pozwala na przemieszczanie się Movento w liściach. Movento, środek o działaniu systemicznym, czyli różni się od tych, które są dostępne w tej chwili na rynku, czy pretroidów, czy innych preparatów zarejestrowanych do zwalczania wciornastka. W przypadku Movento nie musimy stosować tak dużych ilości wody. Tutaj standardowa ilość wody dopasowujemy generalnie do wielkości łanu, do wielkości roślin cebuli, ale te 200-300 litrów jest to ilość wystarczająca. Co ważne, jest tutaj technika zabiegu, kwestia dobrego pokrycia. Nie musi ten środek tutaj zlatywać nam do środka, natomiast kwestia jest dobrego pokrycia liści. Dlatego też w przypadku Movento, w przypadku akurat cebuli, kiedy mamy, jest to roślina pokryta nalotem woskowym, zalecamy również dodatek dobrego adiuwanta właśnie w celu, żeby to było dobre pokrycie, żeby środek, substancja aktywna mógł się przedostać właśnie przez tą warstwę woskową do liścia i dalej rozejść się tutaj właśnie, być transportowany po całej roślinie. W przypadku wciornastka do monitoringu jego pojawu na polach używamy niebieskich tablic zlepowych. To są tutaj, widzimy pierwsze już egzemplarze dorosłe, które zaczynają pokazywać się na polu. Również jest to szkodnik, którego bardzo łatwo zauważyć właśnie po rozchyleniu tutaj liści w środku. Natomiast to, co ważne, kiedy stosujemy Movento stosujemy na początku, kiedy widzimy już pierwsze okazy dorosłe, które pokazują się na roślinie, czy widzimy je na pułapce. Movento potrzebuje kilku dni do tego, żeby właśnie rozejść się, być przetransportowanym po roślinie i następnie zacząć działać. Także też mamy te kilka dni od momentu, kiedy się pokazują dorosłe osobniki, kiedy mamy wylęg larw, które właśnie są tą formą szkodliwą w przypadku właśnie wciornastka na cebuli i zaczynają właśnie one żerować i jednocześnie pobierać substancję aktywną Movento z sokami rośliny. To, co pokazują doświadczenia właśnie w stosowaniu Movento w uprawie cebuli przeciwko wciornastkom w innych krajach, tutaj mówię głównie Holandia, który jest dominującym krajem w uprawie cebuli, pokazują właśnie wskazują na wysoką skuteczność stosowania Movento przeciwko wciornastkowi. Dlatego też
jest to doświadczenie, żeby wykazać, żeby pokazać tą skuteczność. Tu są właśnie różne też kombinacje Movento z innymi preparatami czy z innymi adiwantami. Szukamy tego najlepszego rozwiązania, także myślę, że na jesieni będziemy mogli pokazać efekty skuteczności Movento przeciwko wciornaskowi w cebuli.